Ja nazywam się Michał Szczepanik, jestem kierownikiem w kursie internetowym OKZeszyt i będę moderował dzisiejsze spotkanie. Na początek chciałbym przedstawić kilka informacji technicznych. W lewym dolnym rogu znajduje się okienko czatu. W nim mogą Państwo wpisywać swoje pytania, ewentualnie problemy natury technicznej. Mamy nadzieję, że na problemy, które się pojawią, będziemy mogli coś zadziałać. W naszym webinarium będą uczestniczyły trzy panelistki. Za chwilę oddam im głos. Życzę Państwu owocnego uczestnictwa w spotkaniu. To teraz ja Was witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli porozmawiać o procesie uczenia się uczniów, który jest właściwie najważniejszą sprawą w naszym OK Zeszycie. Szczególnie teraz mamy to webinarium poświęcone uczniom najmłodszym, czyli orientowaniu się, jak oni się uczą i przedstawianiu im, że się uczą. I teraz chciałam Wam powiedzieć, że jak pyta się nauczycieli przeważnie, jak oni rozpoznają, czy ich uczniowie się uczą, to mówią, no robimy sprawdzian, albo przepytujemy ich i dowiadujemy się, czy się nauczyli, czy nie. Ale to już jest za późno, dlatego że to już jest wtedy, kiedy proces uczenia się jest przynajmniej przerwany, jest jak gdyby, to jest podsumowanie. Już mało co można z tym zrobić. Dlatego myślimy o tym, żeby jakoś inaczej rozpoznawać, czy uczniowie się uczą i dostosowywać do tego nasze metody nauczania. I dlatego OK Zeszyt stwarza taką możliwość. Tutaj macie przykłady różnych elementów OK Zeszytu, które, no nie wszystkie, ale niektóre z nich są. I teraz, jeśli ustawimy je w pewnym, zaplanujemy w ogóle je w pewnym ciągu, na przykład zaczynamy od celów, następne od kryteria sukcesu. A później na przykład refleksja ucznia. I patrzymy, jak on wykorzysta tą refleksję do tego, aby skorzystać z naszych kryteriów sukcesu. Czy z nich skorzysta? Czy one pracują podczas lekcji? I w ten sposób możemy zobaczyć, czy on się uczy faktycznie. Innym takim ciągiem może być na przykład cele, kryteria sukcesu, praca ucznia. Może informacja zwrotna i też widać po tym, czy uczeń wykorzystuje kryteria sukcesu i cele w swojej pracy, a potem na przykład, czy nauczyciel odnosząc się do tych kryteriów, daje mu odpowiednie wskazówki, dla których on poprawia pracę. No może być jeszcze dalszy ciąg, czyli poprawianie pracy. I ustawianie takich ciągów i planowanie ich, to jest właśnie to, w jaki sposób my uwydatniamy proces uczenia się uczniów. I na tym naszym webinarium, które będą prowadziły Bożena Rakowska i Jola Włosowska, pokażemy Wam takie właśnie przykłady ciągów, które udowadniają nam, czy nasi uczniowie uczą się, czy nie. I będziemy te ciągi przedstawiać. Teraz ja się wyłączę i bardzo poproszę Bożenkę, aby dalej kontynuowała, pokazywała po prostu nam te ciągi. Dziękuję bardzo. No to na mnie. Witam serdecznie wszystkich i przedstawiam jeden z ciągów, który rozpoczyna się celami lekcji, kryteriami sukcesu i kończy samooceną. Wiemy doskonale, że wszystkie te elementy są ze sobą bardzo mocno związane. Żeby osiągnąć cel, uczeń musi zrealizować kryteria sukcesu. Na tym slajdzie widać, że uczeń, który na koniec pracy z kryteriami podał swoją samoocenę i to był to w bardzo prostej formie, odnosząc się do kryteriów i stawiając sobie światła, bo jest to jedna z bardziej ulubionych form naszych dzieci. Jest to prosta forma, ale uczymy też małe dzieci i trudno wymagać od nich, żeby te wszystkie formy były bardzo rozbudowane. A po drugie, myślę, że oprócz tej podawanej wiedzy dzieciom, to warto też właśnie wprowadzać takie różne potrzebne w uczeniu się. Samodzielnym uczeniu się elementy. Jednym z takich właśnie elementów jest samoocena. Samoocena to forma, która też pozwala zrozumieć nauczycielowi, co się z tym dzieckiem w czasie całej lekcji działo. Tutaj widać wyraźnie, że uczeń przy trzecim kryterium stawia sobie żółte światło, to znaczy, że nie bardzo potrafi stopniować przymiotniki. Jest to informacja o tyle ważna dla nauczyciela,
że planując następne swoje działania, wykorzystują te informacje. W tym wypadku ja wybrałam wszystkie samooceny moich dzieci, przeanalizowałam je i utworzyłam ćwiczenia w kolejnych lekcjach tak, by móc im pomóc pokonać te problemy, które wyszły w czasie tej pierwszej lekcji dotyczącej stopniowania przymiotniku. Następny slajd. Podobny ciąg, zaczynający się od celów lekcji, kryteriów sukcesu przez samoocenę, ale w wypadku Tereni Bartosiewicz, nauczycielki z publicznej szkoły podstawowej w Tarnolesie, jest troszeczkę inaczej, bo tutaj Terenia podała wklejkę dzieciom, gdzie są kryteria sukcesu przedstawione, a obok dzieci bezpośrednio stawiały światła, czyli bezpośrednio przy kryteriach dawały odpowiedź na to, jaki jest poziom umiejętności danego kryterium przez te dzieci. To ja dziękuję na razie i poproszę ją. Witam Was serdecznie. Mamy kolejny ciąg, który pokazuje proces uczenia się ucznia w naszym okazeszycie. To cele lekcji, kryteria sukcesu i refleksja. Celem lekcji uczniów było wyznaczyć linię prostą. Te równoległe i kryteria, które miały go doprowadzić do tego celu. Uczniowie projektowali tor jazdy samochodu, potem malując kółka, kreślili taki tor, porównywali, wyciągali wnioski, a później wynajdowali sobie takie proste, równoległe wśród rysunków. I tu mamy refleksję ucznia. Linie równoległe nigdy się nie spotkają. Refleksja, która dotyczy konkretnego zadania, jaki uczeń wykonał dzięki kryteriom, z którymi został zapoznany, a które go doprowadziły do celu. Kolejny przykład również w ciągu cele lekcji, kryteria sukcesu i refleksja. Mamy tutaj refleksję ucznia, refleksja, która jest do całej lekcji. Uczeń zapoznany z celem lekcji i z kryteriami podsumował sobie w formie refleksji. Dzisiaj była trudna notatka do zrobienia. Podobała mi się ta lekcja, bo pracowaliśmy w grupie. Jak widzimy, refleksję uczeń zrobił do całej lekcji, do tego jak pracowało mu się na lekcji. Poprzedni przykład pokazywał refleksję do konkretnego zadania. Tu mamy refleksję ucznia do lekcji. I jeszcze jeden przykład z tego ciągu to cele lekcji, oczywiście kryteria sukcesu i refleksja. Tutaj celem wiem, z jakich części składa się opowiadanie, kryteria, które wskazują, co ma zawierać opowiadanie i refleksja ucznia, która jest bardzo ściśle powiązana z kryteriami. Widać tutaj w tych ciągach, jak pracują kryteria, pracują cele, jak uczniowie w refleksji pokazują, czego się nauczyli. Refleksja dotyczy bądź pracy na lekcji, bądź konkretnego zadania, tak jak tutaj na przykład w odniesieniu do kryteriów. Dziękuję. Pozwólcie na chwileczkę, że ja tutaj dodam jedną uwagę. Mianowicie pamiętacie, że w naszym kursie bardzo dużo zwracaliśmy uwagę na refleksję, na różne metody. To w nauczaniu wczesnoszkolnym jest bardzo ważne, dlatego że uczniowie nasi no trudno im jest te refleksje formułować tak, żeby one były głębokie, na początku nie wiedzą w ogóle, co to znaczy. Dlatego zachęcam Was bardzo do wypróbowywania różnych tych metod refleksji, które żeśmy podali i zastanawiania się, które najlepiej dzieciom pasują. To jest taki problem też, który właściwie nie jest rozwiązany. Czy te refleksje, czy warto zmieniać te refleksje, metody, czy właśnie stosować na przykład zawsze jedną, żeby ona dawała rytm lekcji. Więc to musicie sami rozstrzygnąć. Ale zachęcam Was do różnych form refleksji, bo dzieci się jak gdyby w tym specjalizują i potem już mamy właściwie gotowy ciąg. Dziękuję bardzo. Jola Dęcza ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie przedstawiła nam ciąg rozpoczynający się celami lekcji, ale wskazała też na pracę ucznia i kończący ten ciąg refleksja. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że cały cel lekcji, ta lekcja dotyczyła tematu rozumiem pojęcia noc i niebo,
że jednym z kryteriów było dzielenie wyrazów na sylaby, litery, głoski, samogłoski. Zadanie polegało na tym, żeby podzielić te wyrazy, przedstawić graficznie podział tych wyrazów wybranych przez nauczyciela, a refleksja dziecka świadczy o tym, że było ono bardzo mocno związane z tym, co się działo na zajęciach. Bo zwróćcie uwagę, że przedstawiło graficznie swoje przemyślenia, a rysunki to wyrazy dwusylabowe związane z tematem księżyc, słońce i chmura. Jest to refleksja, która pozwala nauczycielowi, pokazuje, jak bardzo ten uczeń był związany z tą lekcją, jak bardzo świadomie podjął tą próbę refleksji, czyli narysowanie właśnie tych wyrazów. Jest to pierwsza klasa, a jakże tutaj widać tą dojrzałość dziecka, jeżeli chodzi o proces uczenia się. Następny slajd zaczyna się od formy co już wiem. I tutaj ja przekazałam moim dzieciom informację, że tematem następnych zajęć będą rośliny uprawne. I chciałabym, żeby wypełniły taką pomoc, którą wy otrzymałyście w teczkach po spotkaniu regionalnym. Pomoc, gdzie jest chmurka, w której należy napisać, co już wiemy na dany temat, a w drugiej chmurce chcę się dowiedzieć. I uczennica napisała mi tutaj, że wie, że rośliny uprawne to rośliny zbożowe, a chcę się dowiedzieć, czy rośliny uprawne to tylko zboża. Ja zebrałam te pomoce, te narzędzia, przeanalizowałam w domu i ułożyłam w domu, tworzyłam do nich dwa kryteria, mianowicie drugie i trzecie, które jest podane na slajdzie. Drugie, czyli wymieniam po dwa przykłady roślin oleistych, włóknistych, okopowych, zbożowych i trzecie, wymieniam produkty, które otrzymuje się z roślin oleistych, włóknistych, okopowych i zbożowych. Natomiast pierwsze kryterium i cel lekcji utworzyłam z dziećmi. Stąd też to kryterium jest związane troszeczkę jakby powielone celem, ale nie chodziło mi tutaj o to, żeby układać poprawnie cele z tymi dziećmi, żeby układać poprawnie kryteria, tylko pozwolić im na próbę utworzenia tych kryteriów i docenić to, że im się udało, że one to samodzielnie utworzyły. Stąd też tak to kryterium wygląda podobnie jak cel. Bardzo ważne dla mnie było to, że dziecko napisało w refleksji: na dzisiejszej lekcji poznałam dużo uprawnych roślin. To znaczy, że odpowiedziało sobie na pytanie, które zadało na tym narzędziu, chciałam się dowiedzieć. To znaczy, że przez całą lekcję starało się szukać odpowiedzi na to pytanie. I w końcu osiągnęło cel. Dla mnie informacja też była taka, że cel całej lekcji został przez to dziecko osiągnięty, a kryteria zrealizowane. I mamy kolejny ciąg, cele lekcji, refleksja, kryteria sukcesu i refleksja. Tutaj wszystkie elementy oceniania kształtującego bardzo ze sobą ściśle współpracują. Celem lekcji było znaleźć sposób na jak najlepsze, najsprawniejsze rozwiązanie zadania. Dodawaliśmy z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Kryteria nas tutaj prowadziły przez całą lekcję. Naszym zadaniem było wykonać działanie, zrobić to tak, by później przedstawić klasie, w jaki sposób ja doszedłem do rozwiązania. Zanim przystąpiliśmy do działania, wspólnie zastanawialiśmy się, do czego nam to jest potrzebne, czy faktycznie to nam się po coś przyda. Z takim pytaniem ruszyliśmy do działania. Po rozwiązaniu zadań chętni uczniowie przedstawiali je klasie, jak rozwiązali te zadania. Następnie próbowali skorzystać z propozycji innych i na końcu formułowali swoje własne refleksje. Tutaj mamy refleksję: znalazłem swój sposób. Najpierw dodaję dziesiątki do siebie, potem jedności do jedności. Refleksje były różne, bo dotyczyły na przykład tego, co inni uczniowie zrobili i
koledzy przyjmowali, podobał mi się sposób koleżanki, jeżeli sam nie wpadł na to, w jaki sposób łatwo obliczyć. Później zastanawialiśmy się po czytaniu tych refleksji, czy faktycznie pytanie z początku, czy to nam pomaga w jakiś sposób, doszliśmy do wniosku, że oczywiście. Dzieci stwierdziły, że skoro znamy sposób, wiemy jak to zrobić, to zadanie wcale nie jest takie dla nas trudne. Ja jako nauczyciel widziałam, że dzieci przez całą lekcję pracowały i miały gdzieś w głowie to pytanie, robię to po coś, tak? Przedstawiliśmy tutaj kilka ciągów, które miały za zadanie pokazać proces uczenia się. To były cele lekcji, kryteria sukcesu, samoocena. Cele lekcji, refleksja, kryteria sukcesu i refleksja. Co już wiem, cele, kryteria, samoocena, podsumowanie oraz cele, kryteria sukcesu, praca ucznia i refleksja. Takie ciągi to w sumie nic innego jak narzędzia do pracy, do tego, by poznać, w jaki sposób uczeń na lekcji pracuje, uczy się. I mamy następny ciąg, cele lekcji, kryteria sukcesu, pytanie kluczowe i odpowiedź w formie mapki. Celem lekcji było poszukać sposobu, by pomóc samemu sobie. Jeden z kilku tematów, takich trochę refleksyjnych, trochę filozoficznych dla dzieci i kryteria sukcesu. Przez cały czas towarzyszyło nam pytanie kluczowe. Co to znaczy uwierzyć w siebie? I dzięki kryteriom, które mieliśmy na lekcji, uważnie wysłucham tekstu, omówię zachowanie bohaterów, odnosząc też do swoich osobistych przeżyć, wyciągaliśmy wnioski. I odpowiedź na pytanie kluczowe tutaj jest w formie takiej troszeczkę graficznej. Przypomina to trochę mapkę. Co to znaczy uwierzyć w siebie? Nie odpuszczam, działam, próbuję, poszukuję, daję radę. Inna uczennica napisała, główkuję, myślę. Zatem jest tu przykład różnych odpowiedzi na pytanie kluczowe. Kolejny ciąg, cele lekcji. Poczekaj, tu jeszcze chciałam Ci na chwileczkę przerwać, ale tutaj podkreślić, że mapy myślowe są czymś, co rządzi w okej-zeszycie. I nawet też myślę, że potwierdzicie to, że w nauczaniu wczesnoszkolnym dzieci też potrafią robić mapy myślowe. Jeśli się tego nauczą, jest to świetna refleksja i jest również coś, co pomaga zapamiętać różne rzeczy. I ja znam ludzi już w tej chwili młodych, którzy właśnie notują tylko przy pomocy map myślowych i warto poświęcić czas na to, żeby dzieci się nauczyły robić notatki przy pomocy map myślowych. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj faktycznie dzieci mogły odpowiedzieć na to pytanie kluczowe w dowolnej formie, akurat wybrały taką, ponieważ często robią i lubią mapki myśli, myślę, że stąd taki sposób odpowiedzi. W kolejnym przykładzie mamy pytanie kluczowe również i odpowiedź już w troszeczkę innej formie. Celem naszej lekcji było poznać ludzi, którzy również walczyli o Polskę, a nasze pytanie kluczowe do tej lekcji, co to znaczy, że Polacy walczyli o swój kraj pędzlem, piórem i umysłem? Tutaj pracowaliśmy z tekstem i tak naprawdę odpowiedź na pytanie kluczowe była po części zawarta w tekście, a więc analiza tekstu, to nad czym my w nauczaniu często pracujemy. I odpowiedź na pytanie kluczowe, Polacy służą swojemu krajowi swoimi talentami. Tu padło też sformułowanie ku pokrzepieniu serc, pojawiło się ono już na ubiegłej lekcji, zatem znane dzieciom. Przedstawione są tutaj dwie różne formy odpowiedzi na pytanie kluczowe. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ja mam klasę trzecią, potrafią już napisać zdanie, dwa, trzy, ale forma odpowiedzi na pytanie kluczowe jest różna. Czasem graficzna, czasem właśnie w formie takich zdań. Tu mamy
Również pytanie kluczowe, które przejawia się przez całą lekcję, jest cel i kryteria, z którymi zostaje zapoznany uczeń i pytanie kluczowe. I podobnie jak w poprzednim przykładzie, odpowiedź na pytanie kluczowe również była zawarta w tekście. A więc poprzez całe zajęcia w poprzednim i tym przykładzie uczniowie pracują z tekstem i szukają odpowiedzi na nurtujące nas pytanie, które było zadane na początku lekcji. Dziękuję. Kryteria zadania edukacyjnego, praca ucznia, refleksja. W tym wypadku nie było tutaj celu lekcji, tylko był cel, który miał być osiągnięty przez wykonanie zadania. Celem było udowodnienie, czy tekst, który dzieci otrzymały, jest tekstem napisanym wzorowo. Było to opowiadanie, jak to ze mną było, stworzone przeze mnie. Każde dziecko otrzymało kryteria wzorowo napisanego opowiadania. Widoczne one są tutaj na tym żółtej planszy. I ich zadaniem było odszukanie dowodu na każde spełnione kryterium w tekście i napisanie, czy punkt kryteriów jest spełniony, czy nie. Po lewej stronie widać, że uczeń sobie odpowiadał na te kryteria, czyli jeżeli w pierwszym kryterium pisze zgodnie z tematem i on stwierdził, że opowiadanie, które dostał, jest rzeczywiście napisane zgodnie z tematem, odpowiedział, opowiadanie jest zgodne z tematem. Tak odpowiadał na każde kryterium. W ten sposób udowadniał tekst, który otrzymał, to rzeczywiście poprawnie napisane opowiadanie. Natomiast refleksja pod spodem tego samego ucznia, to dzisiaj udowodniłem, dlatego tekst jest napisany wzorowo. Wiem też, że w opowiadaniu może być więcej akapitów niż trzy. To była nowa wiedza, która przewinęła się podczas pracy nad wzorowo napisanym tekstem. Ale dla mnie najważniejsze było to, że uczeń odniósł się do celu, czyli do tego, co miał zrobić, co wykonać, że osiągnął ten cel, ponieważ on udowodnił, dlaczego tekst jest napisany wzorowo. Następny slajd pokazuje też kryteria do zadania. Do zadania, które polegało na napisaniu wyrazów z trudnością ortograficzną, było to biegające dyktando. Jola podała cel, zapiszę poprawnie wyrazy z RZ. Kryteriami sukcesu było przeczytam dokładnie wyraz, zapiszę co najmniej 10 wyrazów i zapiszę zgodnie z zasadami ortografii. Uczeń miał podejść do kartek znajdujących się w różnych miejscach gabinetu, odwrócić je, przeczytać wyraz, wrócić do ławki, napisać i tak miał zrobić z 10 wyrazami. Widać tutaj, że uczeń napisał więcej wyrazów i do tego jeszcze podkreślił sobie te trudności ortograficzne. Natomiast otrzymał on od koleżanki informację w postaci oceny koleżeńskiej. Jest to forma 2 gwiazdy, 1 życzenie, bardzo ulubiona. Dzieci najczęściej jakby korzystają z tej formy oceny koleżeńskiej. Ocena również jest, odnosi się do kryterium, czyli uczeń potwierdził, że świetnie ci poszło, że napisałeś dużo wyrazów i pisz tak dalej. Nie było to takiego jakby życzenia zwracającego uwagę na źle popełnione na błędy, ponieważ tych błędów nie było. Stąd też uczennica wybrnęła tutaj z sytuacji i napisała, pisz tak dalej. Ocena koleżeńska to pewien rodzaj dialogu między dziećmi. Tak samo jak samo ocena, informacja zwrotna jest pewnego rodzaju dialogiem między nauczycielem a uczniami, czy też uczniów między sobą. Następny slajd pokazuje ciąg kryteria do zadania, praca ucznia i ocena koleżeńska. W tym wypadku ponownie nie było tutaj celu do lekcji, tylko 40 minut było poświęcone na zadanie, które brzmiało patrząc na chmurę wyrazów
Wypisz tylko te, które związane są z pracą górnika. Pamiętaj o poprawnym zapisaniu nazw. Tych wyrazów było bardzo dużo, różnych, dotyczących różnych zawodów. Kryteriami sukcesu było wymienianie wyrazy związane z pracą górnika i zapisuję wyrazy bez błędów ortograficznych. Po prawej stronie widać, że uczeń wypisał wyrazy na pióropuszu, dorysował sobie jeszcze czapkę górnika. I jako ciekawostkę podam, że jest to zielony pióropusz, czyli świadczy o tym, że górnik, który ma go na głowie, to członek nadzoru. Otrzymał też kryteria, otrzymał też ocenę koleżeńską, gdzie dziewczynka odniosła się też do kryteriów. Mianowicie mają napisać wszystkie wyrazy, bo takie było kryterium. I nie zrobiłaś błędów ortograficznych, oby tak dalej. Ja bardzo przepraszam, też się wtrącę, bo tutaj mówiłaś, Bożenko, o, znaczy w ogóle mówimy teraz o ocenie koleżeńskiej i chciałam Was zapytać, jak Wam idzie z tą oceną koleżeńską z uczniami w klasach 1-3 i chciałam Wam też przypomnieć, że zamieściliśmy w kursie taki artykuł, który mówi, w jaki sposób uczyć uczniów oceny koleżeńskiej. I najważniejsza wskazówka, która tam jest zawarta, to jest wskazówka taka, że trzeba dać wzorzec uczniom, czyli samemu dawać taką informację zwrotną, żeby oni potrafili naśladować nauczyciela, dając ocenę koleżeńską swoim rówieśnikom. Ale na pewno nie, sam z siebie człowiek się nie rodzi z umiejętnością dawania oceny koleżeńskiej i dlatego nawet ta, która była przed chwilą pokazana jako właściwie taka doceniająca bardzo i tak jest dużym sukcesem, że uczeń się potrafi odnieść do kryteriów, które były zawarte. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dopowiem, że ocena koleżeńska ma jeszcze tą drugą wartość, ponieważ jest dawana dziecku bezpośrednio po wykonanym zadaniu, czyli i ci, którzy oceniają, i ci, którzy są oceniani, to zadanie wykonywali w tym momencie. Czyli jakby na świeżo pamiętają, co się wydarzyło w zadaniu. Slajd, który teraz widzimy, to kryteria do zadania edukacyjnego praca ucznia i informacja zwrotna nauczyciela. Celem lekcji było opisanie koleżanki lub kolegi z klasy. Uczniowie otrzymali kryteria sukcesu do opisu. No i tu powstał opis. Osobę, którą opisuję, jest Amelka, ma jasno-brązowe włosy i szary skaczerek oraz tenisówki, jest cierpliwa, odważna, mądra, radosna, koleżeńska i miła. Najbardziej lubi akrobatykę, tenis, śpiewanie, pływanie i matematykę. Uważam, że jest dobrą koleżanką. Celowo przeczytałam ten krótki opis, ponieważ z informacji zwrotnej ja odniosłam się do kryterium sukcesu, które były podane, ale oprócz tego, jak zauważycie na tym slajdzie, jest coś w rodzaju pamiętam o. Jest to przypominajka tego, co wisi na stałe na tablicy u nas w klasie, mianowicie są to kryteria do pisania, informacje o aktach i o estetyce wykonywanych prac. I ponieważ ten opis był napisany zgodnie z kryteriami pod każdym względem, ponieważ ja nie mogłam oceniać czegoś innego, czego w kryteriach nie było, ale znalazłam coś, co mogłam zauważyć i napisać dziecku o tym, mianowicie w przypominajce było coś takiego jak kryteria do pisania i ja przedstawiłam swoje informacje zwrotne. W kryteriach do pisania są takie punkty. Wypowiedź zbudowana jest ze zdań, a nie z pojedynczych wyliczonych wyrazów. To znaczy, jeżeli napisałeś, że Amelka jest cierpliwa, to może warto byłoby podać przykład, z którym Amelka wykazała się cierpliwością. Jest to, zrobiłam to dlatego, że dziewczynka napisała wzorowo opis, ale ja nie mogłam jej pozwolić na to, żeby się nie rozwijała, więc chciałam, żeby udoskonaliła ten opis, jeszcze i popracowała na tym, stąd też ta moja informacja w tym tekście.
Na końcu napisałam, że ja się mają w kolejnym opisie zastosować to kryterium i po cichu w domu opisz kogoś ze swojej rodziny, w styczniu pokaż mi swoją pracę. W międzyczasie otrzymaliśmy dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, jakie macie pomysły na refleksję w klasie pierwszej. I drugie pytanie, ile czasu prowadzą, czyli czy wy prowadzicie OK Zeszyt? Więc zeszyt prowadzę trzeci rok, od samego początku, kiedy powstała nasza grupa OK Zeszyt. Czyli w tej klasie zaczęłam, to w tej chwili kończę, bo jest to trzecia klasa. Natomiast w pierwszej klasie, w drugim półroczu, kiedy rozpoczęłam pracę nad OK Zeszytem, refleksje moje były właściwie tylko i wyłącznie w formie graficznej. To znaczy dzieci rysowały, to co uważały, że na lekcji się zadziało, co było dla nich trudne, albo też miałam przygotowane piktogramy, które wklejały sobie do zeszytu, jeżeli chodzi o refleksje. Były to piktogramy dotyczące książeczka, był tam piktogram ołówek i to dawało tą informację, że jeżeli książeczka jest w kolorze żółtym, to znaczy, że mam problem z czytaniem, jeżeli długopis jest w kolorze zielonym, to znaczy, że nie mam problemu z pisaniem. A Jola? Ja również zaczęłam prowadzić OK Zeszyt od klasy pierwszej, tak jak Bożenka. Wprowadzę go teraz, mam teraz klasę trzecią. I refleksje na początku mieliśmy w formie ustnej i potem również korzystaliśmy z piktogramów, z rysunków. Czasem sami dawali mi taką refleksję w formie rysunku, a czasem wybierali z kilku obrazków, na przykład te, które ich zdaniem pasują. Czy to odnośnie zadania, czy odnośnie lekcji, refleksje były różne. Były to oczywiście krótkie, schematyczne. Jolu, pojawiło się bardzo ciekawe pytanie. Czy macie doświadczenie związane z wypowiedziami albo refleksjami rodziców w OK Zeszycie? Tak. Na przykład teraz jest śródrocze i rodzice dawali dwie gwiazdki i życzenie, na przykład refleksje w takiej formie dla swoich dzieci. Dają też rodzice refleksje dla mnie, kiedy jesteśmy na zebraniach i omawiamy również. I wtedy refleksja jest w dowolnej formie. Zaczynaliśmy w ogóle od świateł, żeby rodziców też wdrożyć w dawanie takiej refleksji. Zatem rodzice co prawda nie prowadzą OK Zeszytu, ale uczestniczą w prowadzeniu OK Zeszytu. Ich refleksje się w OK Zeszycie również znajdują. U mnie jest podobnie. Rodzice na zebraniu często przekazują mi listy pewnej refleksji dotyczącej pracy z OK Zeszytem. Napisali też taki list podziękowanie pierwszej klasie pod koniec do Danusi Sterny, gdzie zwrócili uwagę na to, że zeszyt pomaga im w pracy z dzieckiem, że wiedzą, co konkretnie mają, jak mają z tym dzieckiem pracować, czego od tego dziecka wymagać, co się dzieje na lekcji. Podoba im się też to, że dzieci są autorami tego zeszytu, że nie ma tam śladu nauczyciela, że poprawiamy zeszyt tak, żeby nie było widać tych popraw, a więc ja to robię na przykład ołówkiem. Dzieci wtedy, kiedy poprawiają błąd, wymazują ten ołówek. Podoba się to rodzicom również, że zeszyt jest, tak, jest własnością dziecka, że to, że każdy z nim robi notatki według własnych pomysłów, że nie ma takich samych prac, że mogą korzystać z tego zeszytu, chodzić po klasie, patrzeć jak inni robią, wykorzystywać pomysły. Nie miałam do tej pory żadnych negatywnych refleksji. Ja też chciałam się dołączyć, mogę. Mianowicie dzisiaj dostałam bardzo fajny list od jednej z nauczycielek religii, która przysłała mi trzy zeskanowane, znaczy zrobione zdjęcia zeszytów uczniów,
których namówiła księdza chodzącego po kolędzie, żeby wpisał informację zwrotną na temat tej wizyty do zeszytów dzieci. Ja myślę, że to naprawdę świetna pamiątka, naprawdę. A ksiądz wspaniały, który chciał tak zrobić. Dokładnie. Dobra, dziękuję. To przechodzimy do kolejnych ciągów. Mamy kryteria do zadania edukacyjnego, pracę ucznia i informację zwrotną od nauczyciela. Ten ciąg pokazuje, jak uczeń podczas lekcji pracuje z kryteriami do zadania edukacyjnego. Celem lekcji było zaprojektować swój pokój, a kryteria mieli uczniowie przedstawić co najmniej 4 elementy z wymienionych: łóżko, szafa, krzesło, stół, biurko i tak dalej, zmierzyć i zapisać pomiary narysowanych linii prostych i w swoim projekcie wykorzystać poznane rodzaje linii. Uczniowie projektowali, zapisywali, widoczna jest tutaj praca ucznia i na koniec jest informacja zwrotna od nauczyciela. Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów. Tutaj informacja dla ucznia, by poprawił. Tutaj kilka linii prostych na rysunku, może niedokładnie widać, były rysowane odręcznie. Zatem prośba była, by uczeń wybrał sobie 3 elementy ze swojego projektu i narysował je dokładnie z wykorzystaniem linijki. Uczeń taką pracę wykonał. Za wykonaną pracę otrzymał puchar. Często wykorzystujemy takie puchary na lekcji, mamy w 3 kolorach. Puchar pokazuje, że zadanie zostało poprawnie wykonane. Przykład ten, kryteria zadania edukacyjnego, praca ucznia, informacja zwrotna, pokazuje też taki dialog między nauczycielem a uczniem. Ja, widząc, że uczeń pracuje z kryteriami, wykonuje zadania, stosuje się do informacji zwrotnej, jest zaangażowany w lekcję i w cały proces uczenia się. I mamy kolejny ciąg, kryteria zadania edukacyjnego, praca ucznia i również informacja zwrotna nauczyciela. Jest to przykład Marysi Lewandowskiej. Tutaj widać, jak uczeń pracuje z kryteriami do danego zadania. Przyjrzeć się można dokładniej, zauważyć, że też te kryteria są tutaj monitorowane, zaznaczane. Jest informacja zwrotna od nauczyciela, pełna 4-elementowa informacja zwrotna i poprawa ucznia według uzyskanych wskazówek w informacji zwrotnej. Też widać, jak uczeń współpracuje i korzysta ze wskazówek, które mu nauczyciel przekazał. Mamy jeszcze jeden przykład, również kryteria zadania edukacyjnego, praca ucznia, informacja nauczyciela, ale został on wzbogacony tutaj o samoocenę. Jest to przykład Beaty Minty i mamy cel lekcji i kryteria. Praca ucznia, jaką wykonał, kierując się swoimi kryteriami, tak by cel osiągnąć, jest krótka informacja zwrotna od nauczyciela i praca, taka karta pracy, gdzie zadania są skorelowane tutaj z kryteriami, odnoszą się do nich i na tej karcie mamy już samoocenę ucznia i również troszeczkę pełniejszą tu informację zwrotną nauczyciela. Ta informacja jest podana w postaci gwiazdek i życzenia. Przedstawiliśmy zatem kolejne ciągi, które pokazywały proces uczenia się ucznia w naszym okazeszycie. Dziękuję. Zbliżam się do końca. Teraz może macie jakieś pytania, na które byście chcieli uzyskać odpowiedź. Czy Michale, coś udało ci się zanotować? Z tych pytań, które już padły, jedno dotyczyło refleksji. Na czym polega refleksja księżyc i gwiazdki? Czy to jest jakaś modyfikacja 2 gwiazdy, jedno życzenie, czy to coś zupełnie innego? To chyba omawiała Joli Dęcy. Chodzi o refleksję Joli Dęcy. Tak, Joli Dęcy. Ona, to dziecko przedstawiło tą refleksję jako własne odczucia dotyczące zadania, które miało zrobić. Zwrócił uwagę, że cała lekcja dotyczyła nocy i nieba, a kryterium było dzielę te wyrazy na snawy i ono. Podział wyrazu przedstawiło graficznie, nie potrafiło napisać tych wyrazów, więc narysowało księżyc, słońce i chmurę jako wyrazy dwusylabowe i dotyczące
tematu dotyczące celu lekcji, czyli pojęć noc i niebo. Wyraźnie widać, że to dziecko było skupione na kryteriach, które były do wykonania. Mieliśmy jeszcze pytania dotyczące dodatkowego zeszytu. Czy wymagane są dodatkowe zeszyty dotyczące na przykład informacji, którą przekazują rodzice, czy wy przekazujecie do rodziców, czy też dodatkowy zeszyt na poprawiane prace? Ja nie mam dodatkowych zeszytów. Wszystkie poprawione prace są w okolicy zeszycie. Staram się tak robić, żeby to był pewnego rodzaju ciąg, czyli praca dziecka poprawiona informacją zwrotną przeze mnie i zaraz pod nią praca poprawiona przez dziecko. Także nie mam innego zeszytu. Owszem, są karty pracy, które wykonujemy, ale wszystko jest w jednym zeszycie z formatu odsłania. Ja też mam jeden zeszyt, nie mam dodatkowego zeszytu. Dobra, to ja mam jeszcze dla Was pytanie. Chciałam zapytać Was, jak myślicie, czy to jest możliwe, aby ten proces uczenia się ucznia był uświadomiony też przez samych uczniów? Czy to, co robiliśmy, co pokazywaliśmy, to jest tylko to, z czego korzysta nauczyciel, żeby modyfikować swoje nauczanie, żeby lepiej trafić do uczniów? Czy też można w klasach 1-3 pokusić się o to, żeby uczeń był świadomy tego, że się uczy, żeby on widział ten proces? Czy można na przykład powiedzieć, dzisiaj wypróbujemy taki ciąg, powiem cele, powiem kryteria, będziecie mieli pewne zadanie do zrobienia, a potem refleksja będzie Was dotyczyła tego, czego żeście się nauczyli dzięki temu zadaniu. Czy to jest w ogóle możliwe w klasach 1-3? Jak myślicie? Dla mnie to, że uczeń już formułuje samoocenę i refleksję, jest już jakimś dowodem na to, że on na tej lekcji pracował. Bo ta refleksja czy samoocena z czegoś wynika. I ona jest powiązana z kryteriami i tak jak mówiliśmy tu wcześniej, odnosi się bądź do konkretnego zadania, bądź do tego, jak pracowało mu się na lekcji. Ważne jest, żeby ta refleksja odnosiła się do lekcji. Dla mnie, dla nauczyciela jest to znak, że o, mój uczeń myślał, bo mówi na temat, mówi to, co zapamiętał. A jak ty myślisz, Bożenko? Ja też myślę, tak, podobnie uważam, przy czym jeżeli my pomożemy uczniom pojąć sens, co nam daje cel, co nam dają kryteria, po co one są, po co ja je podaję Wam. Jeżeli one to rozumieją, to one sobie doskonale potem potrafią korzystać z tych elementów. Dzisiejsza lekcja nawet mi pokazała to, że kryteria sukcesu są bardzo pomocne. Było zadanie, gdzie dzieci pozamykały zeszyty i w pewnym momencie ktoś mówi, no otwórzcie te zeszyty, bo tam są kryteria i trzeba do nich zaglądać. Więc one jakby czuły, że te kryteria im są potrzebne, zadanie było dosyć długie. I wydaje mi się, że w trzeciej klasie to dzieci są już na takim etapie, że wiedzą do czego służą im kryteria, że im pomagają, żeby osiągnąć ten cel, żeby powtórzyć sobie pewne wiadomości, umiejętności, żeby przygotować się do sprawdzianu, bo też podajemy im też kryteria do sprawdzianu, które są bardzo ważne. Robimy zajęcia, gdzie nie ma kryteriów do celu, że nie ma celów do lekcji, tylko są cele zadania edukacyjnego, które pokazują im i dają im możliwość uwierzenia w to, że ja potrafię. Ja potrafię, ja mam kryteria, ja mogę z nich korzystać. I umiem się uczyć w ten sposób, bo jeśli on świadomie korzysta z kryteriów, to znaczy, że on będzie później, na późniejszych etapach, w czwartej, piątej klasie, umiał korzystać z podręcznika, bo on nie będzie uczył się na pamięć wszystkiego, tylko będzie sam sobie tworzył kryteria, to jest ważne, będzie tworzył sobie mapy myśli, żeby nie uczyć się wszystkiego pamięciowo, także myślę, że jak najbardziej, powolutku, naprawdę powolutku i nasze perełki poprawią. Zgadzam się z Bożenką, uczeń się czuje po prostu bardziej bezpieczny. O właśnie, i usatysfakcjonowany, że właściwie czegoś się nauczył. Tak. Dziękujemy bardzo Wam również za uczestnictwo i
My się żegnamy, czyli Jola, Bożenka i ja i Michał, ale Michał jeszcze pewnie chciałby coś na koniec powiedzieć. Tak, na koniec chciałbym też podziękować za uczestnictwo w webinarium, zadawanie pytań, za wszystkie refleksje, które pojawiły się w okienku czatu. Prezentacja oraz nagranie webinarium pojawią się w kursie internetowym, o czym będę Państwa informował newsletterem. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu te materiały zostaną opublikowane. Również mają możliwość Państwo otrzymać zaświadczenia za uczestnictwo w tym webinarium. Jeszcze dzisiaj wyślę do Państwa maila z linkiem, z ankietą, w którą trzeba będzie wpisać dane, które pozwolą mi na wystawienie zaświadczenia. Te dane będę zbierał do 18 stycznia, natomiast od 19 stycznia proszę się spodziewać na swojej poczcie e-mail, że te zaświadczenia do Państwa trafią. Widzę, ja że coraz Michale, więcej pytań się pojawia. Powiedzieć tak? Jedną rzecz, że będzie też prezentowane w kursie webinarium dla klas starszych. Jeżeli chcecie obejrzeć, to możecie obejrzeć jeszcze to drugie. Tam są inne przykłady. Tak, oczywiście to webinarium miało miejsce wczoraj. Również mieliśmy dużo pytań, może nie tak dużo jak dzisiaj, bo widzę, że ciągle jeszcze pytania są zadawane. I na te pytania, które je zbiorę, mam nadzieję, że nasze panelistki udzielą odpowiedzi i również one pojawią się w kursie internetowym zaraz w aktualnościach. Na koniec mam dla Państwa ankietę. Ankieta jest pewnie już widoczna w oknie przeglądarki internetowej. To jest to, co już Państwo znają, czyli zdania podsumowujące. I prosiłbym o uzupełnienie co najmniej jednego zdania, co było dla Państwa najważniejsze, co zaskoczyło, o co chcieliby Państwo zapytać, ewentualnie z czym się nie zgadzają. Przeznaczymy na to jakieś półtorej minuty i wyniki tej ankiety również pojawią się w kursie internetowym. Także zachęcam do wpisywania odpowiedzi. To co, włączamy klepsydrę? Tak, ja mam swoją, tylko musiałbym ręką daleko sięgać, aha, ale kontroluję czas. Dobra. A jeszcze powiem, że już niedługo, bo już pewnie w marcu będziemy startować z rekrutacją do trzeciej edycji kursu. Na koniec kursu drugiej edycji będziemy zbierać od Państwa informacje, co było przydatnego w kursie, jakie Państwo mają propozycje do modyfikacji kolejnej edycji. W kolejnej edycji i na pewno te głosy dla nas będą bardzo cenne. Będziemy się wsłuchiwać w to, co Państwo nam przekażą. Zachęcamy również do kontaktów z OK-kami poprzez platformę kursu internetowego. Do Bożenki Oli są adresy mailowe tam dostępne w zakładce opiekunów konsultantów. Do mnie i Danusi również adresy mailowe są dostępne w zakładce kierownicy kursu. Ja też chciałam zauważyć, że myśmy bardzo zmienili ten kurs. Pierwsza edycja była kompletnie różna niż teraz jest, a to dlatego, że wykorzystaliśmy również Wasze uwagi poprzednich uczestników. Także mamy nadzieję, że Wasze wykorzystamy i będzie jeszcze lepiej. Jeszcze pół minuty i zamykamy głosowanie. Niestety tutaj nie będzie od razu widać Państwa odpowiedzi wyczerpujących. Będzie tylko statystyka, kto jaką najczęściej odpowiedź w formie tego zdania do uzupełnienia wypełnił. Dobrze, myślę, no, że ciekawe, już kto możemy... to pisze. To nie ja. To ktoś chyba od nas, że możemy już zamknąć ankietę. O, 10 osoba uzupełniła, ok, zamykamy. Udostępniam wyniki, czyli tyle osób na poszczególne pytania odpowiedziało. Mhm. No jeszcze to już przyszedł koniec, musimy się pożegnać. Tak. Mamy nadzieję, że jeszcze pewnie nieraz się spotkamy w ramach różnych działań Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dziękujemy. Tak, dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.